Witam wszystkich, zapraszam do oglądania Riders Republic. W tym odcinku zajmiemy się sportami zimowymi, czyli snowboard i narty. Spróbujemy jak zwykle sobie zdobyć trochę gwiazdek i nowy sprzęt. Powinno też wskoczyć osiągnięcie zaraz za zdobycie 25 sprzętów. Może od góry zacznijmy. Co my tu mamy? Wygraj nie korzystając z hamowania, bez pomijania punktów. No to ciężkie. Deską surfingową lub na eksperckim? Na eksperckim byśmy spróbowali. Narty czy snowboard? Narty szybsze, to narty. Ekspercki, okej. Spróbujmy. Na razie będziemy z hamowaniem. No jest to zdecydowanie szybka trasa. Można tutaj bez hamowania, ale ciężko. Trzeba idealnie wszystko zrobić i zapamiętać. Dzięki. Dobra, na razie jest ok. Jest blisko. Ale dobrze, że odbiło mnie. Okej, lecimy już niedaleko. Jest. Bez hamowania. Udało się. No dobra, tylko deski surfingowej nie mam. Pierwsze miejsce, dobra, elegancko, lecimy sobie, zobaczymy teraz, może się odblokuje coś nowego. Jakiś sprzęcik? Nie, trochę zabrakło. Ale kasa wpadła. Ukończ wielkie wydarzenie. Przekroczenie mety z prędkością 100 km lub większą, wygraj nie korzystając z hamowania, bez pomijania punktów kontrolnych, przekroczenie mety... No to brzmi podobnie. Spróbujmy. Jakiś poziom... Nie, nie ma poziomu. Dobra, niech będzie ekspercki. A, że na razie biegniemy. Okej. O kurde, musiałem przyhamować. Ale ciężko. Okej,
po co? Kurde. Tutaj niełatwo będzie wbić bez hamowania. Może wolniejsze narty, ale kurde, nie wiem. Bardziej zwrotne. To by się przydało tutaj. Mogłoby pomóc. O kurde. Trudny wyścig, muszę przyznać. Kurr. Nie, no co trudne jest. Bez hamowania to naprawdę trudne. Ja i z hamowaniem sobie nie radzę. Szósty. No jakieś gwiazdki na pewno dostaniemy. Nawet za szóste miejsce. Ależ. A jeszcze się udało szóstym być. I to chyba będzie na tyle. Bo trasa się za chwilę skończy. Ale na pewno zdobyliśmy coś. Tak, jedną. O, zdobyliśmy nawet więcej. 5 w sumie. Z prędkością, czas, no to nie, to całkiem nieźle. Może jakiś sprzęt. Za sprzęt, za 25 sprzętów. Osiągnięcie wskoczyło. I zobaczmy, ile mamy gwiazdek. I jaki sprzęt przede wszystkim. Narty, narty. No nawet niezłe, no. Już na zawodowym. Wykonaj obrót o 360 stopni lub większy, przekroczenie mety mniej niż co, jadąc na staroświeckich nartach. 214 gwiazdek. A co tutaj mamy? Wygraj nie korzystając z hamowania, bez cofania, przekroczenie mety mniej niż 4 minuty, jeden długi wyścig, wygraj na eksperckim. A co to jest? A to już było zrobione. Wyścig na śniegu, narty na skraju lodu. Zobaczmy to może. Przekroczenie mety mniej niż 3,54, wygraj i wykonaj misji lub rodeo bez cofania. Przekroczenie mety mniej niż
49, okej. Okay. Narty 344, dużo lepsze. Okej, okay, ekspercki, a nie będzie, dobra. Większa premia najwyżej będzie. O, jakiś inny strój. A, bez hamowania miało być, no, no to już tego nie zrobię. O, ale to ciężko bez tego hamowania by było. Trasy już za nami. Szybka trasa. Na sam koniec. Bezczelny. Ale można to powtórzyć, całe szczęście. No tak, 11 miejsce. Mamy 3 szanse na to. Ależ zahamowałem. Chciałem bez hamowania. To nie takie proste. Bo można puszczać hamowanie, ale nie hamować. I to jest sposób, żeby zakręcać mocniej. Ale mimo wszystko, no, to nie jest aż tak mocno. Koniec. Też 9. Na razie łatwe. Ale no tutaj to nie mogę. Samo tutaj. Ale zawsze, o, wpadło sporo. Czasówki dwie wpadły. I plus za przejechanie wyścigu. No to nie, to sporo wpadło. Hey, fancy racing a fixie on asphalt? Yeah, totally sounds bold. Jakiś ciekawy. Check out this Shack Daddy event. Ale to jest na rowerach. Nie, a ja miałem śnieżne grać. Hey, fancy racing a fixie on asphalt? Yeah, totally sounds bold. Check out this Shack Daddy event in Mammoth. Fun times to be had. Spróbujmy tutaj ten wyścig.
świata 3 do linii mety bez upadania i omijania punktów kontrolnych. Wygląda następującą liczbę nowych trików podczas wydarzenia bez cofania. 5. Nie wiem, co tam było. Przekrocz linię mety? Przekrocz linię mety jako jeden z 3 zawodników na eksperckim. No dobra. Fajne zadanie. Ekspercki. Dobra. Lecimy. No ten wyścig jest dosyć trudny, muszę przyznać. Trzeba uważać właśnie, żeby nie wypaść z trasy. Kolejna sprawa, te brameczki musimy zaliczać. Jeszcze 5 trików bez wywalania się. No to akurat mamy okazji bardzo wiele. Kurde, są tak blisko, no. Ale mnie to wyhamowało. O, dobra, idealnie. Kumpańcy, jak cisnął! Jak cisnął! O kurde! Dawaj, dawaj, stawaj! Jedziesz! Jedziesz, gościu, jedziesz! Znaczy, gościu, bo... Aleś! Cóż za wywrotki, baszczel! Wszyscy blisko! Trzecia, jest. I co, jeszcze dodatkowe 3, czyli 4. No i fajnie. I kolejny sprzęcior. Zobaczmy co, na jakim poziomie. Na zawodowym. Zaledwie 2 do szybkości, no ale bierzemy, no pewnie. You're so finessed right now. Snow Rush is the next big milestone, so get your planks ready to take on some more racing madness. All right, Zuki out. Hey, you're so finessed right now. Snow Rush is the next big milestone, so get your planks ready to take on some more racing madness. All right, Zuki out. Wykonaj obrót o 360 stopni lub większy, przekrocz linię mety mniej niż 4 minuty 48 jadąc na staroświeckich nartach. Przekrocz linię mety mniej niż 4 minuty 20.
Nie mamy staroświeckich nart. Te Shack Daddy są. Okej. Więc spróbujmy po prostu ukończyć może. Znowu w tym stroju. O cholender. Cóż za początek. Kurde. I to ostro. Trzeci. No to na pewno wpadnie coś. A, jeszcze mamy szansę poprawić ten wynik. Dobra. Ola, fuks. Tutaj ciężko. Tak, to fajne są też te wyścigi, muszę powiedzieć. To ja jeszcze nie umiem dokładnie tutaj właśnie w tym wymiatać tak, albo też nie mamy sprzętu aż takiego, żeby być bardziej mieć bardziej zwrotną postać. No i nie poprawiłem dalej trzecie. I ostatnia próba, tak? Trzecia. Dwa razy by wystarczyło, myślę. Kurde, się zagadałem. Niepotrzebne te trzy próby. Skończmy to. Byś mówił, trzy razy trochę by było. Zważywszy na to, że wyścig jest dosyć długi.
wyzwanie na tym wyjście. Jeszcze skrzynię na koniec. No dobra, ale zawsze to chociaż jedną zdobyliśmy. Za po prostu ukończenie. O, ale sprzęt nowy za to. No i niezawodowym, bardzo słabo jakoś lepszy. Zaledwie o dwa oczka. Hey, take ownership of the campus at this absolutely wicked Shack Daddy event. 50-50 na szynie. Wygraj i wykonaj backflip bez cofania. Kurde, się chce mi to. To jest dobre, to jest dobre. Jak najbardziej. Wyścig masowy. To jest strasznie mordownia, że tak powiem, ten wyścig. Kurde, że nie mamy lepszego snowboardu. Nie no, muszę wziąć narty, bo... ekspercki. No, próbuję zakończyć tym poziomem, ale jak się okazuje, trudne zadanie sobie wybrałem, bo poziom jest dosyć chory. Okej, rower. Jeszcze jest szansa. A, pierwszy. To jak najbardziej jest szansa. Chory poziom, ale udało się ominąć. Dobra, rowerem to już fajnie. Rowerem jest faza. Narty. Okej. Dużo tych zakrętów. Właśnie tak jak mówiłem, trzeba bardzo uważać, żeby tu się nie wrąbać gdzieś. A na rowerze pamiętać o tym, żeby przyspieszyć cały czas. O nie, 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 nie. Szybko, szybko. Tu już niedaleko do końca. No dobra. Ach, cholera. Koniec. Udało się. No i dobra, na eksperckim poziomie trudności 3 gwiazdki plus 1 za przejście, czyli 4. No i 230 gwiazdek i ja sobie w tym momencie zakończę ten odcinek. Jeżeli film Ci się podobał, zostaw lajka, zostaw komentarz, zapraszam również do subskrybowania kanału. Dzięki za oglądanie i pozdrawiam.